Kuba, ten wynik 2-1 na pewno pozostaje spory niedosyt, przez to zwłaszcza w pierwszej połowie pokazaliśmy, że nie jesteśmy drużyną gorszą. Marcin Szpakowski miał dobrą sytuację, zablokowane podanie przez Jacka Kiełba. Myślę, że gdyby udało się to wykorzystać, to spotkanie mogłoby ułożyć się inaczej. No tak, no, tym bardziej, że wyrównaliśmy na 1-1, jak graliśmy już w dziesiątkę. Myślę, że ten mecz troszkę mógł się inaczej potoczyć, no ale straciliśmy też tą drugą bramkę, jeszcze próbowaliśmy coś wyciągnąć, no ale się nie udało. No, po tej czerwonej kartce dla Przemysława Szarka udało nam się strzelić bramkę, wykorzystać błąd obrony. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No tak, no dobrałem piłkę obrońcy, miałem sam na sam, tam jeszcze słyszałem, że ktoś krzyczał, no ale udało mi się ją wykończyć. Fajnie, że udało się strzelić, no ale mówię, szkoda, że nie dało to punktów, no bo też jakieś tam swoje sytuacje mieliśmy, no ale rywal korzystał ich więcej, no i wygrał. No tej czerwonej kartki walczyliśmy do końca, jeszcze w końcówce mieliśmy sytuację, ty miałeś sytuację, kiedy piłka została puszczona za linię obrony, nie udało ci się przyjąć, na pewno szkoda, bo dało się stąd wywieźć remis i myślę, że na niego zasłużyliśmy. Tak, no obrońca nie trafił tą piłką głową w piłkę, też słońce akurat tak świeciło, że też do końca tej piłki nie widziałem, takie trochę lekkie zamieszanie w polu karnym, no szkoda, że troszeczkę inaczej się nie odbiła, no bo może byłaby druga bramka i może to zupełnie by się inaczej potoczyło.